Kochani, popołudniowa jednostka czwartego dnia kampu VfL Bochum, Fußball Schule Camp. Zobaczcie, trener Dariusz Wosz w tej chwili pracuje z grupą najstarszą. Kochani, no cieszy nas cały czas fakt, że Gutek jest na boisku. No, charakter się kształtuje, kochani, natomiast wiemy, że nie do końca jest sprawny, nie do końca ma sytuację komfortową, jest uraz dużego palca, no nie taki, aby go urwało, natomiast mimo wszystko komfortu takiej stuprocentowej pracy, kochani, nie ma, także w tej chwili oni pracują z trenerem Darkiem na treningu taktycznym, natomiast kochani, do kadry naszej obozowej dołączył Piotr Ćwieląg, no, bardzo barwna postać naszej ekstraklasy, nie tylko, występował również właśnie w VfL Bochum, słuchajcie, nietuzinkowy zawodnik, Śląsk Wrocław, Pogoń Szczecin, Wisła Kraków, z Wisłą Kraków zdobył mistrza Polski, także za momencik poprosimy go o kilka słów. Cieszymy się ogromnie, że on dotarł tutaj do nas na kamp, że uzupełnił kadrę, natomiast zobaczcie, fajne te sytuacyjne piłki, trener Darek uczy, jak na nie nachodzić, jak nabiegać, jak się ustawiać. Posłuchajcie chwilkę. Jak chcesz piłkę dostać, co powiesz mi? Świetnie po polsku mówi, brawo. Zaczniesz grać, ale musisz ważać, słuchaj, żeby my nie mieli 2 metry, ja? I ty idziesz, Kasper, gramy. Graj! 10? Jeszcze więcej musisz. Jak idzie, musisz pomału zlecić i potem... Świetny trening taktyczny, kochani. Przypominam, pracujemy z największymi profesjonalistami, kochani, w szkoleniu młodzieży w Bundeslidze. Świetnie. Głębokie dośrodkowanie, ale... Okay, teraz kolejna para atakuje. Słuchajcie, za momencik odwiedzimy na naszych zajęciach grupy młodsze, bo chcielibyśmy też pokazać, jak pracują młodsi koledzy na naszym kampie. Natomiast no, też postaramy się tam dokuczyć trenerowi Marcinowi Kępie, który razem z Piotrem Ćwielągiem razem pracują z grupą średnią. Natomiast zobaczcie, no jest sportowa złość tutaj trenera, bo no, na razie te wrzutki słabo nam funkcjonują, ale zobaczmy, może się uda to skończyć. Tak jest, poszła akcja. Teraz akcja kolejna, Inia wprowadza piłkę, zobaczcie. No, no nie możemy zobaczyć dośrodkowania, które będzie gdzieś tam w obrębie strzału. No na razie mają chłopcy kłopot z wyprowadzeniem takiej sytuacji. Natomiast jak gdyby, no ja powolutku będę się przesuwał do boiska, do trenera Paula Müllera, to trener, który na co dzień prowadzi reprezentację kobiet. Troszeczkę postaramy się im jak najmniej przeszkadzać w treningu, ale chcę wam pokazać w tej chwili, zobaczcie, elementy treningu technicznego. No, im młodsi, tym więcej tej techniki potrzeba, im starsi, tym więcej tej taktyki. Posłuchajmy trenera Darka. Teraz będę nic nie mówił, tylko rękę podniosę. Albo podniosę moją prawą rękę. Jak nic nie powiem! Lewą rękę. Słuchajcie, no, będzie Gutek dośrodkowywał, zobaczymy może fajne piły. Uwaga. A ja powiem. Idziemy. Obróć się. Będzie spalony. Jak on dostanie piłkę, musisz popatrzeć w meczu. To będzie wtedy spalony, zobaczcie. Ja! Spalony! Zadzie się spalony! Jeszcze raz! Gramy! Gramy! Obróć się! Wpuszczamy. Podniosę czarny. Brawa noga. Podniosę biały. Lewa noga. Szóstka! Kochani, trening taktyczny, pięknie, trener tłumaczy, trener, zobaczcie.
Przypominam, że to południowa, kochani, jednostka treningowa, natomiast Agutek tylko będzie przegrywał piłkę w takim razie, dośrodkowywał jeszcze w tej akcji nie będzie. Natomiast zobaczcie, mamy w tej chwili tu fragmenty treningu młodszych. Trener ma w ręku biały, czarny. W tym momencie na komunikaty chłopcy, dziewczęta reagują. Zobaczmy, troszkę odwiedzimy ich tutaj dzisiaj w treningu. Teraz powiem, jak krzyknę prawa, bierzemy piłkę i prowadzimy sobie piłkę tak jak... Ok? Najpierw między nogami. Brawa! Dalej, normalnie. Lewa! Mamy? Dobrze, ok. Teraz to ćwiczenie znowuż z głową do góry, czarny, biały. Normalnie czarny jest prawa, biały jest lewa. I dalej. Nogi pracują. Dobra, z powrotem normalnie. Z powrotem normalnie. Hej! Zróbcie, stop! Bartek, przychodzisz, bolał cię brzuch, psujesz ćwiczenie. Proszę większe kółko. Dobra, gramy dalej. 7, 5, 7, 6. Ostatnich dwóch. Musisz. Prawa, lewa. 8. Prawy. Stop, prawa, lewa. Lewa. Dawać, 15 robicie. Prawa, lewa. Dawaj, pomarańcz. 15 pomarań. Świetny trening. Zobaczcie skupienie na twarzach naszych młodych piłkarzy i piłkarek. Natomiast no, to jest grupa najmłodsza, czyli tak naprawdę tutaj o koncentrację najtrudniej, kochani. Ogromnej cierpliwości wymaga praca trenera z tymi młodymi rocznikami, kochani. Za siebie kładzie, za siebie. Na rozproszenie mięśni po imieniu. Z pierwszej piłki gramy i po imieniu przykład. Asia. Asia już do mnie nie może odegrać, do innego. Graj i grasz, Michał, grasz ją. Grasz! Głośno po imieniu. Graj! Oj, kochani, naprawdę ubolewamy, że nie udało się Kudełka i Nadi w tym roku na obóz do Krakowa przywieźć. Ale myślę, że na pewno to się, kochani, uda. Nie chcę takiego czegoś widzieć. Proszę po imieniu, dokładnie Bartek, albo jak masz na imię. Świetnie trener sobie radzi z utrzymaniem koncentracji, kochani. To naprawdę nie jest proste pracować w najmłodszej grupie w koncentracji. Natomiast zostawiamy na chwileczkę nasze maluszki. Uderzamy do średniaków, bo tu mamy piękny wolej z trenerem Piotrem Ćwielą, któremu nie chcemy teraz przeszkadzać. Fajnie, trener, ładnie teraz, pięknie to, super. Słuchajcie, brawo, jest cały czas to coś, trenerze, cyckiem poszło, nogą poszło, jestem pod ogromnym wrażeniem, nie będziemy mu przeszkadzać w treningu, ale na pewno kilka chwil będziemy chcieli okiem naszej kamery tu zrobić piękny strzał, teraz bardzo ładnie, świetnie, zobaczmy i uch, lala, jakie tu są, słuchajcie, piękne uderzenia, ile tu jest takiej jakości, brawo chłopcy. Fiu, 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 no pięknie. Jestem pod ogromnym wrażeniem, kochani, potencjału grupy. Oj, miałby się tu Kudełek jak świetnie pobawić z ekipą. Co prawda jest 2-11, kochani, ale myślę, że spokojnie właśnie z tą grupą poradziłby sobie w treningu. Natomiast zobaczcie, ślicznie. Brawo, bramkarz teraz, super. Mamy pannę, brawo, pięknie teraz zewnętrzną częścią stopy. Nożycami nabiegnięte, uderzone, fajnie, brawo. Uwaga, mamy teraz, uwaga. Brawo, cudowny strzał. I? Pięknie. Panie trenerze Marcinie, ile jakości w tych strzałach, jaki piękny trening. No właśnie chciałem powiedzieć, że cieszymy się ogromnie, że obóz jakby tutaj zasilił również Piotrek. No, wieloletni grajek naszej ekstraklasy, Wisły Kraków, Pogoń Szczecin. No właśnie do tego zmierzam, 4 lata w Bochum, prawda?
petarda. Słuchajcie, wiemy, że w debiucie strzelał... Bo tutaj cię nie było, miał czas na taką relaksację tam w sali i później zadawali pytania trenerom, więc mogli się wypowiedzieć na temat kariery i tego, jak zaczynali i tak dalej, więc... No wiemy, że w debiucie, wiesz, w debiucie bramkę strzelił Piotrek w Wolfsburg. Zaraz potem też tak pokazał się z polskim charakterem. Mieliśmy też i czerwoną kartkę, jak pamiętam. Tak, tak. Mówił, walki dużo. Jedyna w karierze i to od razu mecz dwa. To, co nas cieszy, to bardzo duża jakość zawodników na ten kamp. Chyba najlepszy kamp pod tym względem, chociaż wszystkie trzy były mocne, ale jednak tu no, są zawodnicy tak wyrównani, że będziemy mieć jako organizatorzy bardzo duży kłopot, kto pojedzie na te testy. Słuchaj, no powiem ci, przeglądając tą średnią grupę tutaj w tej chwili, jakość tych strzałów i tak dalej, no tutaj są piłkarze. Naprawdę, zobaczcie, nawet to piękne, dokręcone uderzenie, no, czy można ciętą? Nie. Na razie, słuchajcie, jest troszkę inna taktyka pracy. W każdym razie jest to niesamowita rzecz. Nie przeszkadzamy w każdym razie. Pozdrawiam trenerze. Gratuluję jeszcze raz i ogromnie się cieszę, że tu jesteśmy. Zapraszamy. Kochani, jak najmniej dyskretnie chcemy się tutaj poruszać, pokazywać wam, że robimy robotę, tak jak trener powiedział, że naprawdę mają wspaniałą jakość, jak słyszycie, piłkarzy, zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych. Także będzie ogromny problem, kochani, z wyborem zawodników, którzy wezmą udział w testach w Bochum, tam w kolebce, kochani, piłki nożnej. Natomiast w tej chwili jest dośrodkowanie i kończymy. Okay. Także kochani, pobądźmy chwileczkę jeszcze z naszą kamerą. Tak jak mówię, no Piotr Świeląg to zawodnik, który no sporo sukcesów w swojej karierze święcił. Zdaje się, że mistrz Polski również z Wisłą Kraków. No, także jakość tego obozu naprawdę bardzo wysoka, jakość kadry naprawdę przeogromna. Natomiast jakby tutaj mówię, nie chcemy przeszkadzać w treningu, ale chcielibyśmy wam troszeczkę przybliżyć kadrę. Trener Paul, który na co dzień pracuje z kobietami, z paniami VfL Wolfsburg. Słuchajcie, wyprzedzając takie ekipy jak Leverkusen, jak Köln, muszę wam powiedzieć, kochani, że to jest ogromny sukces. No, nie jest to proste, nie jest to łatwe. Rzadko goszczę na boisku, właśnie dlatego, kochani, żeby nie rozkojarzać piłkarzy, aby w tym momencie dać im szansę popracowania na najwyższej jakości. No, ci nasi mali piłkarze, oni bardzo się rozkojarzają, kiedy widzą kamerę. Chciałbym gdzieś tutaj bardzo dyskretnie robić ten zapis, kochani. Natomiast chciałem też pokazać twarze, zaciętość, poziom z postawy, z pozycji murawy, dlatego że sporo materiału dla was nagrałem tam właśnie z tych górnych partii z balkonu. Także w tej chwili, kochani, pobądźmy chwilkę tutaj bez mojego komentarza. Zobaczcie komunikację między trenerami a zawodnikami. Nie, na gwizdek. Gramy. Nie, dobra. Michał. Chodź. Ładnie. Dobrze. Dawaj, no ale to co, ale pamiętaj. Maja. Patrz. Zobacz, gramy. I o to w tym chodzi. Bramkarz zawsze się może obronić. Dlaczego? Dwie piłki z wiesz po tym, że gramy dalej. Co? Gramy dobra, dalej. Ja, to jest na mój gwizdek. Nie. Tu jest, patrz. Hop. Tu się stoisz. Tak jest. Tak jest. Dawaj go do końca. Jedna piłka zostaje. Nie ma, zobaczcie, patrzcie. Dwie piłki z zero bramek. Jak gonią, to jest bezpośrednio. Tak jest. Dawaj, goń go. Teraz imiona nie musimy wymówić. Brawo! Gramy bezpośrednio. Delikatnie. To jest, okej, okay, to się liczy. Graj. Graj. Jeden kontakt. Bezpośrednia piłka. Jesteś? Dobrze. Jak jesteś gotowy, podnieś rękę. Jeden, dwa, trzy. Dobrze, Seba. No, Mauli! Tak. Ej, co tak daleko?
chodź Franiu. Damy się dalej ruszamy, Michał zaraz przyjdzie. Skrywaj, bo nie będę wiedział, co się dzieje. Ładnie, po ziemi, po ziemi. O, właśnie tak. Ładnie. Ładnie. Dalej, dalej, nogi pracują. Nie, nie, już jest koniec. Ale ładnie, ale dobre. Nogi pracują. Zobaczcie teraz. Świetnie teraz strefą bronią, strefą atakują. Zobaczcie, kochani, będą próbować tutaj forsować. Patrz, jak on pięknie tam, kochani, dyryguje tym trener Darek. Natomiast mówię, Gutek jest dzisiaj na 30-40%, ale twardy zawodnik. Cieszymy się, że mimo wszystko trenuje, bo byłoby najłatwiej, kochani, dzisiaj trening odpuścić, a z drugiej strony naprawdę szkoda, bo to jest... Zobaczcie, jak oni pięknie teraz offside'em pracują. Oni pracują offside'em. Widzicie, jak wybronili? Bardzo dobry, bardzo zdrowy. 10 macie czasu, 10. Pierwszy raz. Nie zrobicie ani jednej bramki, 30 punktów. Jak nie zrobicie ani jednej bramki, 30 pompek, jak dwóch zostanie, zobaczcie, jest ćwiczenie takie, muszą zrobić gola. Uwaga, broni czterech, patrzcie, dwa atakuje, jak teraz nie przejdą i nie uda im się z tego zrobić gola, to będzie 30 pompek, jest stawka, uwaga, piękna ta piłka, to jest na dośrodkowanie, oj, wybrali wolną. Słuchajcie, do przodu, gdyby wyszli, mieliby offside. To podanie zakończyłoby się spalonym. I myślę, że tak naprawdę to ćwiczenie ma za zadanie z jednej strony pomagać uczyć atakować, a z drugiej właśnie jak bronić. Także... Dzisiejszą jednostkę popołudniową nagrywam dla Was z Murawy. Ostatnie dwa macie wszyscy. Gramy. Zaczynamy tak samo. Powoli. Taki wyrwa. Podaję dla was na barwę. O, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Do tyłu. Asia odgrywa sobie barwę. Ja tak. Asia, za przeciwko. Mamy rzut rożny. Kochani, jaskółki donoszą, że Piotr Ćwieląg cały czas bardzo aktywny sportowo razem z Łukaszem Piszkiem w Goczałkowicach będą budować ekipę na drugą ligę, także to cały czas jest trener grający, naprawdę osoba o nietuzinkowych umiejętnościach, także cieszymy się tym bardziej, że mamy możliwość stąpać po jednej murawie, przeglądać się jego... No, przeglądać się jego warsztatowi pracy, sposobowi podejścia do tych młodych adeptów futbolu. Jest to naprawdę bardzo fajne. Do grupy małej nie zbliżamy się z kamerką za bardzo, bo tam są nawet chłopcy 2.15. Kamera rozkojarza ich okropnie. Nie wolno się temu dziwić, kochani. No, tak to działa, że w tej chwili, kochani, że działa to po prostu tak. Dzieje się, kochani, tak, że no, rozpraszamy ich po prostu bardzo mocno. Ile starszym nie przeszkadza w ogóle, słuchajcie, nie przeszkadza im w ogóle, kochani. O ile starszym nie przeszkadza to, że jesteśmy na murawie tutaj z kamerą w bliskim sąsiedztwie. Średni też no, po prostu nas nie widzą, są wkręceni w treningu. O tyle najmłodsi, kochani, no nie, najmłodsi momentalnie, kochani, są... Młodsi są rozkojarzeni, dlatego nie dokuczamy, nie przeszkadzamy. Natomiast słuchajcie, to są cały czas fragmenty naszego popołudniowego treningu. Teraz trener Darek tutaj, słuchajcie, kochani, świetnie układa linię defensywy, daje im zadania ofensywne, kochani, natomiast no, z takim dyrygentem obrony naprawdę nie jest łatwo
tą linię defensywy, kochani, przejść. Natomiast są bardzo wysoko, kochani, także w tej chwili jak ktoś nie weźmie piłki chyba i nie wleci, to no. No, fajna. Tam jest już moment, z którego można się pokusić. No nie. Nie mają pomysłu, kochani, na sforsowanie tego. Natomiast no, z jednej strony to nie jest drużyna, pamiętajcie. To są chłopcy o fajnych umiejętnościach indywidualnych. Część z nich trenuje po kilka lat, może dwa. Wiemy, że są też jakby grupy początkowe. No, zobaczcie. Będzie dośrodkowanie, przeciągnięte troszkę, także tak naprawdę chyba zmiana bardziej strony, rozciągnięcie obrony, natomiast zobaczcie, do tego świetny pressing trenera Darka i młodzi chłopcy no, nie radzą sobie, kochani, z tą sytuacją. Na pewno jest to dla nich bardzo trudne doświadczenie. Co robicie? Chcecie bramki zrobić? Śmieją z was. Słuchajcie, był gol, ale nie wiemy, czy ze spalonym, czy nie. Być może ze spalonym. Próbowali w ten sposób, kochani, wejść lobikiem górą. Meczyk z trenerem Piotrem Ćwielongiem to na pewno ogromna satysfakcja i przyjemność dla chłopców. Myślę, że no, kiedy tutaj trener najlepsze sukcesy jako zawodnik święcił 2007 rok, zdaje się, mistrzostwo z Wisłą Kraków, to jeszcze tych chłopców nie było i dziewcząt na świecie, natomiast no, on dla nich jest absolutnie legendą, dla mnie tą wiecznie żywą. Pamiętamy w Śląsku Wrocław trenera, naprawdę no, ogromną różnicę boiskową robił. Natomiast piękne jest to, że cały czas jeszcze będzie aktywnie na boisku trener pracował, także w Goczałkowicach z Łukaszem Piszczkiem. No piękny to moment. Brawo, gratulujemy. Chciałbym przedstawić w tej chwili wspaniałą postać. Halo, halo, Piotrze, dzień dobry, witam cię serdecznie. Dawaj, Żuwia, strasznie się cieszę, że jesteś. Bardzo pozytywna osoba. O, słuchaj, wspaniałym, sympatycznym uśmiechu, ale to tylko poza boiskiem. Na boisku dalej masz to coś. Ogromnie się cieszę, że z Piszkiem Łukaszem będziecie razem robić robotę dalej. Niekoniecznie trzeba do MLS-u na emeryturę czy do Emiratów Arabskich. Można tutaj dawać przykład naszym polskim no, dzieciom, młodzieży. Z tego serduszka ci gratuluję i dziękuję, że jesteś częścią tego wspaniałego kampu. Byłem rok temu. Wiesz, jestem absolutnie entuzjastą niemieckiej piłki nożnej. Wiem, że w debiucie VfL Bochum strzelałeś gola. Wiem też, że jedyna czerwona kartka właśnie tam wpadła. Wiem, że jesteś mistrzem Polski z Wisłą Kraków, tylko powiem ci tak, Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, masz tak bogatą karierę, że ja tego Pogoń wszystkiego nie pamiętam. Znaczy z Ruchu Chorzów wyszedłeś, tak. Dobrze mówię, prawda? Tak, bo to jest tak, twoja, tak. Jeszcze miałeś chyba okazję z Gerardem Cieślikiem popracować? No, jak byłem mały, to tak. Pan Gerard świętej pamięci. Tak.
Nie trenował, tak. Piotrze, kilka słów. Ja powiedziałem wiele. Chciałbym tutaj, żebyś podsumował do słowa, jak ci się pracowało, jakie wrażenia. Jak tutaj powiedz? To znaczy wiadomo, gdzieś z Darkiem poznaliśmy się, kiedy byłem w Bochum, kiedy grałem. Zawodnikiem. Tak. To Darek gdzieś tam pomagał mi wchodzić do drużyny i gdzieś się zaklimatyzować. No, kontakt cały czas mamy, dlatego wiedziałem o tym, że gdzieś robi futbol szule tutaj w Krakowie. Zadzwonił, zapytał, czy bym przyjechał na jeden dzień. Dlatego bardzo fajnie, fajna inicjatywa. Wziąłem też syna z sobą. Także, świetnie. Także Piotrze, gdzieś... słuchaj, przeciwko mojemu synowi miałeś okazję pograć, Guciu, przybij piątkę. To tak? Mój z kolei 15-latek. Słuchaj, powiem ci tak, marzy nam się kariera jak u ciebie, abyśmy kiedyś mogli właśnie po boiskach niemieckich, właśnie w Bochum, doskonalić swoją pracę. Także jesteśmy tu drugi rok z rzędu. Może wszelkie covidy i te inne historie nie pokrzyżują nam planów, może uda się, bardzo byśmy chcieli. No jasne, ja mówię. Najważniejsze jest się mieć pasję i po tak. prostu cały czas chęć doskonalenia i może coś z tego będzie. Ja mówię, no jest tutaj dużo chłopaków, którzy chcą grać, mają marzenia, ale wszyscy je mają, a no niestety wszyscy z nich nie będą grać w piłkę. Dlatego, dokładnie, ciężka może praca. Też, no dokładnie i wiadomo, gdzieś tam może piłkarzami wszyscy nie będą, ale gdzieś przez sport, gdzieś kształtują będą swój wspaniałymi charakter. Ludźmi. I myślę, że naprawdę warto trenować i spełniać swoje marzenia. Piotrze, kanał, do którego przemawiasz, ma 133 tysięcy subskrybentów. Większość to są właśnie młodzi piłkarze. Mamy taką tematykę piłka nożna. Wiesz, czysta pasja. Odpaliłem kamerę przy moich dzieciach blisko 10 lat temu. Mam trzech piłkarzy. Syn 2,11, córka 2,8. Najstarszy jest tutaj z nami 2,6. Wiesz, właściwie całe życie poukładaliśmy pod piłę. Kochamy. Słuchajcie. Przepraszam, telewizja trwa. Z panem, proszę pana. Dzień dobry, mamy skąd wywiad. Ma pan te samochody? Słuchajcie. Trenerze Paula, chodź też na słówko. Piotrze, dziękuję ci pięknie. Goń, nie zabieramy czasu. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Ja jeszcze trenera Paula, musimy... Okej, już idziemy do zdjęcia. Dobra, to za chwileczkę do was wracam. Trenerze, bo idą zdjęcia, ponoć sesja zdjęciowa, nie możemy z paparazzi konkurować, także za chwilę do ciebie dobrze, wrócę. Dziękuję.